Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek 11 października 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to jak zawsze hasłami dnia, które znajduję z Biblią na co dzień. W psalmie 134 wierszu czytam: U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bał. Zaś w Ewangelii według świętego Łukasza w 23 rozdziale i 34 wierszu czytamy: Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dobry Boże, prosimy o Twoje błogosławieństwo dla Twojego Słowa. Niechaj to Słowo nas wzmacnia, ale niechaj to Słowo rodzi w naszym sercu żywą wiarę. Amen. Dzisiejsze słowa, które są hasłami dnia, są szczególnymi. Są słowami, które nie raz i nie dwa żeśmy słyszeli. Przede wszystkim patrzymy na krzyż Golgoty, na krzyż Jezusa Chrystusa, na to wielkopiątkowe wydarzenie. I cóż tam dostrzegamy? Ogrom zła, ogrom nienawiści, jakiegoś uprzedzenia, okrzyków, urągania pod adresem Jezusa Chrystusa. Nawet w godzinie śmierci, w godzinie umierania ludzie nie są w stanie uspokoić się, ale złorzeczą Chrystusowi. A On reaguje zupełnie inaczej, niż reagowałby człowiek. Reaguje zupełnie inaczej, niż mówiło starotestamentowe prawo: oko za oko, ząb za ząb. On na Golgocie nikogo nie przeklina, nikomu nie złorzeczy, nikogo nie straszy, ale woła do Ojca: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Poprzez te słowa Jezus uzmysławia nam, że my jesteśmy Jego wyznawcami. Wszak potrafimy tak szumnie wyznawać w wyznaniu wiary: wierzę w Jezusa Chrystusa. Ale co znaczy wierzyć? Tylko wypowiadać takie słowa? Tylko wszem i wobec głosić: jestem osobą wierzącą? Nie. Bo prawdziwa wiara jest czynna w miłości. Prawdziwa wiara przebacza. Jakby Jezus chciał przypomnieć człowiekowi, przypomnieć osobie wierzącej, że jesteśmy zobligowani do tego, by przebaczyć drugiemu człowiekowi. Przecież każdy z nas ma wiele takich osób, z którymi sympatyzuje, w towarzystwie których czuje się dobrze, przyjemnie i chciałby jak najdłużej przebywać. Ale każdy z nas ma też wiele takich osób, które przysłowiowo zaszły nam za skórę, które niejednokrotnie nas dotknęły, smagnęły. I czasem trudno pogodzić się z tym. Budujemy jakiś dziwny mur uprzedzeń, nienawiści, złości, jakiś antagonizmów. Hodujemy to wszystko w swoim sercu. Ale to nie jest z ducha Jezusa Chrystusa. Tak nie postępuje ten, który wyznaje wiarę w Chrystusa, który woła Jego słowami do niebiańskiego Ojca: odpuść im nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy ja przebaczam drugiemu człowiekowi? Dziś Jezus zachęca każdego z nas, byśmy umieli przebaczyć drugiemu. Byśmy umieli przebaczyć temu, który jest wobec nas nie w porządku. Aby tak uczynić, właśnie potrzeba zatrzymania się na tej najważniejszej nowotestamentowej górze, na Golgocie. Potrzeba zatrzymania się pod krzyżem Golgoty. I pierwsze zrzucenia z siebie tego wszystkiego, co nam ciąży. Po to, aby móc spojrzeć drugiemu człowiekowi prosto, głęboko w oczy i powiedzieć owe tajemne słowa: przepraszam, nie gniewaj się. Gdybyśmy więcej i częściej sobie przebaczali, to mniej
byłoby nienawiści. Mniej byłoby dziś rozbitych małżeństw. Gdybyśmy więcej i częściej sobie przebaczali, więcej byłoby serdeczności, Chrystusowej miłości. Miłości, która jest czysta, która się nie nadyma, która się nie unosi, która jest prawdą, która wszystkiemu wierzy, bo ona przebacza, ona zakrywa mnóstwo grzechów. Jezus przebaczył Tobie i mnie. On przelał za Ciebie i za mnie swoją świętą krew. Ja jestem Jego wyznawcą. To On powiedział o Tobie, o mnie. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Aby ludzie widzieli Was dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. To znaczy, że ja mam być takim Chrystusowym światłem. Ja mam być osobą, która też przebacza drugiemu człowiekowi, która nie dzieli, nie segreguje, nie klasyfikuje, ale w imię Chrystusa jednoczy. Dlatego rację przyznajemy pieśniarzowi, który woła: przy Twym krzyżu miłość Twa dla mnie zajaśniała. Z bagna, grzechu, nędzy, zła drogę mi wskazała. Dlaczego? Bo w krzyżu tam moje jest zbawienie. Na Golgocie dał mi Pan grzechów odpuszczenie. Pod krzyż Twój pójdę, gdy skrzywdzą mnie ludzie, kiedy za dobre złem mi odpłacą. Właśnie tam za swych wrogów modlić się nauczę. Jak Ty czyniłeś na swym krzyżu, Panie. Daj, Panie Boże, byśmy tak potrafili czynić nie tylko dziś, ale każdego dnia, na swoich drogach i ścieżkach życia, na ścieżkach naszej służby, ku chwale Bożego imienia, na rzecz drugiego człowieka. Daj to, Panie Boże. Z Bogiem. Pozdrawiam. Niech Was Bóg błogosławi. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Z Bogiem.